Robimy slajda. Robimy slajda. Zabiłem granatem. Witam Was na kanale FPS Mobile, a w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie nową gierę na tym kanale. Pierwszą osobówkę, oczywiście, jak żeby inaczej. Jest nią War After. No i to też jest taka pięcioosobowa strzelanka. Leciutko, no jak to woli, no leciutko lub bardzo podobna do Koda Mobile. Ale tu ma jakieś tam niektóre swoje zasady. No i się nadal ona rozwija, nie ma tu chyba jakichś fajnych trybów jeszcze. Mamy tutaj trzy tryby na razie dostępne, czyli Control Back, Team Deathmatch i Control Point. Możemy sobie wyszukać. Mamy jeszcze Deathmatch, ale gdzie musimy cały team przeciwnika zniszczyć i wtedy wygramy. Nie tak chyba, że się respimy z tego co tu widzę. No nie ma tutaj na razie gier rankingowych ani nic, więc miejmy nadzieję, że w przyszłości to dodadzą. Mamy jeszcze eventy, ale to też jest zablokowane. Nie wiem, czy to będzie dostępne, kiedy wbije level większy, czy ogólnie jeszcze nie jest to dostępne po prostu. Tutaj widzimy, co mamy, jakie tryby. Sprawdzimy sobie arsenał na tym koncie, co i jak. No i tak, widzimy, że są tutaj różne karabinki. SKS jest na przykład, KRL i na przykład jakieś tam FAMASy, no skiny ogólnie są też w tej gierce, jakby ktoś nie zauważył. Jakieś bronie. O, tutaj się nawet pobiera, nieźle. Jakieś epickie bronie. A nawet kałach jest, kałasznikow. O, ty, o, to jest dobre, ty. Wow. To jest na plus. Fajne jest w ogóle, mi się podoba ogólnie menu w tej gierce. Fajne nawet jest, ale jak wiemy, ta gra jeszcze jest na nowszym silniku niż na przykład Critical Ops i tak dalej. Gdyż, ponieważ nawet, no teraz wam nie pokażę, ale może gdzieś tu wkleję wam zdjęcie. Mamy tą gierkę na całym ekranie, a o co z tym chodzi, co ja tutaj do was pierdzielę? No chodzi tutaj o to, że jak tam gdzie mamy aparat na przykład, to tam zazwyczaj mieliśmy taką czarną krechę, taki czarny pasek. Jak gramy w Critical Ops i chyba nawet standoff, to pewnie wiecie o czym mówię. A w tej gierce mamy tutaj no, cały obraz na całym ekranie, łącznie z aparatem. Więc jak już mówiłem, wkleję wam to jak nie zapomnę. A my wracamy do giery. No i tak, mamy tutaj właśnie fajny taki loadout. I on fajnie wygląda, tutaj nawet fajna kosa jest. Podobna jest ta do tego, co mam w Criticalu. Ale pewnie Critical też zależną od pnie prawdziwego życia, czy coś. Mamy jakąś taktyczną, taką zwykłą, standardową, którą mamy. Można tutaj rzeczy ulepszać, tylko za jakiś ten teges. Jakiś bilon, czy coś. No i tak, jeszcze mamy pistoleciki. O nie, jednak nie pistoleciki, takie drugie, jakby drugą broń. I tu mam pistolet lub jakieś takie mniejsze karabinki jednoręczne lub obręczne, bo shotgun jeszcze jest. Więc tu też mamy ciekawe bronie. Można tutaj zrobić unlock za jakąś walutę w tej gierce, ale nie wiem jak to się nazywa. Mamy też właśnie tutaj spodnie i różny ekwipunek wyglądowy, wygląd, żeby zmienić wygląd naszej postaci. Ciekawe nawet, można sobie to kupić. Maski też są jakieś, które można wziąć, na przykład z PUBG mamy taki fajny. Jakieś takie specjalne, fajne nawet, fajne. O, nawet ciastko jest. Granaciksy, z tego co widziałem, i pewnie może wam się gdzieś tutaj w tle wam się też będzie gdzieś tu puszczał może zwiastun tej gierki. Widziałem, że całkiem fajnie wygląda Molotow, tak, jest tutaj system Molotowa i nawet fajną ma tutaj grafikę, ogólnie animację, więc może uda nam się tutaj rzucić, ale ja chyba nie mam. Może zobaczymy, jak jakiś gracz rzuci takowego granatiksa. No i co? W sumie z loadouta to było na tyle, można sobie zmieniać wygląd postaci, wygląd broni, ulepszać bronię, właśnie to tego wam nie pokazałem. Tutaj na przykład można sobie zmniejszyć, o właśnie skiny założyć, kupić, założyć, jak wlosujemy z jakiejś skrzyneczki. Skiny nawet całkiem niektóre wyglądają, nie jest coś wow, to po prostu taka nalepka nalepiona na ten skin. Wszystko jest takie jednolite, ale może w przyszłości się to zmieni, będzie taki różny kolorowy, jakaś graficzka fajna nałożona na te skiny. Miejmy taką nadzieję. Celownik na przykład można sobie tutaj jakiś lepszy wrzucić. Są tutaj różne jakieś kolimatory,
i tak dalej. No i co? Jakieś powiększone magazynki, ale to trzeba ulepszyć broń, ulepszony, no, żeby powiększyć magazynek lub dodać jakiś dodatkowy, jak to się nazywa, no to takie trzymadełko na broń, nie? Żeby z przodu dodać, przyczepić. No i co, to chyba teraz by było na tyle, może nie da się upgrade'ować chyba. Nie, no da się, ale nie wiem co mi to da. Szybsze, nie wiem, szybsze wyruszenie go pod żebro czy coś. No i co, mamy jakieś oferty standardowo, które można kupić, jak w każdej gierce. O, mogę sobie odebrać takie rzeczy piękne, to sobie wezmę. Za darmo, to uczciwa cena. I tu też mamy w sklepie takie oferty, gdzie jest jakaś przecena, można sobie coś kupić. Jakąś broń czy coś, skrzyneczkę na przykład, o, tu mi brakuje, tu coś ciekawego jest, o, tu są powiększone magazynki i tak dalej, to się opłaca, opłacalna skrzyneczka. I tu mamy za darmo jedną. No i tu mamy różne takie rzeczy do kupienia. Dobra, no i w sumie to było na tyle z tego wszystkiego. Mamy tutaj jeszcze nasz system tutaj zmienienia ników w grze i emblematy, które są całkiem nice, mi się podobają. Emblematy są sztosem. To by było na tyle w sumie z personalizacji tutaj omówienia wstępnego. Wylosujemy sobie jakiś trybik randomowy. Dobra. O kurde, ale to duże jest. Jak widzimy, mamy coś takiego. Mamy settings. Mamy... takie rzeczy mamy. Grafikę mam na hide. FPS-y mamy tylko do 60. Więc niestety... No i tak, grafika w tej grze jest zajebista. Mi się podoba. O, trylamy. Mamy tutaj... Dobra, dwóch zabiłem. Można broń sobie podnosić. O, on ma coś ciekawego. O kurde, ale mi zajebał. Shotgunixa. Dobra, to jest co? Deathmatch chyba, ta? Patrzcie, mamy tutaj taki siup light, jak w kodzie oraz w Valorancie teraz też. Ale jak oni się będą kapić tu za rogu, no, za rogiem czy coś, no tak średnio na deathmatchu. Tu trzeba się napierdzielać od razu. Z tego co widziałem, też można zrobić coś takiego, o. Mamy taki przykuc, żeby się wychylić za ścianą, ale to nie działa jakoś tak bitnie. Dobra, sladzik, ale... Szybkie zmienienie broni jest nawet nice. My tutaj mamy skok. Mamy taki szybki bez celowania, taki szybki strzał. To się chyba nazywa ogień biodrowy. O, jak mi rzucił wybuchłem. Kamehame. Dobra, lecimy. Też im rzucę. Tu mam granat, tu mam granat, tu mam przycisk. Patrzcie, co jest, skąd to? No to chyba mój, bo za mną jest. Czy jak będę slajdował, to będę szybciej gdzieś w jakimś miejscu? Chyba tak. Ale ja nie trafiam nic w zupełności. Zupełnie nic nie trafiam. Robimy slajd. I już gościa nie ma to w świecie. O, jest tam jeden. Trochę jest tak jakby kartonowe strzelanie w tej grze i ludzie się ruszają, to znaczy się nie ruszają, w tym jest problem. Ale zobaczymy może, jak będzie w przyszłości. No i jeszcze nie ma, szkoda, że nie ma FPS-ów jakoś tak więcej, bo... No jak nie przymierzam... Upsalala. Dobra, siup. No. Kurde, dobra. Zeslajdowałem się, ale to nic nie dało. To by i tak nic nie dało. O! To było ciekawe. Jak nie mam włączonego celowania, to zabijam lepiej. Lol. Dobra, lecimy z tematem. I tutaj z celowaniem. No on by mnie zabił po prostu grzdownie. Okej. Okay. Ktoś do mnie lodówca. O, mamy coś takiego jak lekarstwo. Możemy się uleczyć. Nie no, ale grafika mi się podoba w tej gierce, nie no. To jest fajne. Wyobraźcie sobie, jakby critical tak wyglądał.
Dobra, wygraliśmy. Ład alfa, to chyba my. No i co, 46. Nice, nice wynik MVP. Ili 13, najwięcej z całego teamu. Ale tu dużo tego jest, patrzcie, XP, ale mało XP jest. Spróbuję zagrać jeszcze jedną gierę. W sumie, może ktoś Molotowa rzuci. Mam Molotowa? Dajcie Molotowa. Jak chcę rzucić Molotowa. O, new item. Kolejny new item. Kolejny new item. Spróbujmy zrobić na przykład grab the pack, jest jeszcze tryb. Deathmatch, to odznaczymy sobie. No nie ma tutaj dużo co do nagrywania w sumie w tej gier, bo ludzie się nie ruszają. Plus nie ma jakichś fajnych rankingowych gierek do grania. Więc z tej gierki bym nagrywał nie raz na ruski rok pewnie, jakbyście chcieli. Drop the pack, nie, capture the point. Dobra, lecimy z tematem. Dobra, nie strzelałem, chociaż kliknąłem tego, ale dobra. O, patrzcie, jaki fajny. O, to zrzucił młotowa. Wiemy to. Ja chcę zobaczyć. Dobra, tu jest punkt, to lepiej sobie go wziąć, bo oni najebią nam na punkty. O, o ty, ale on szybko na dupca z tej. No i znowu wybuchłem. No i tu oni mają lepsze bronie chyba odlokowane. Dobra. Teraz trzeba im najebać po prostu. Dobra, tam jest. Czy tu jakieś motowe? Nie. Ten ogień wyglądał nice. Dobra, lecę dalej. O, patrz! Nie! Czemu ja zrobiłem slajda w tego? Ale fajny, fajny. O, zajebali killa. Ten ze snajperką, nie ginie, umiera. Wezmę. Dobra, ma snajpę. Jak ktoś wyjdzie, chcę zobaczyć, jak to strzela. O, fajnie to strzela. Dobra, tu mój są. Oj, dostałem od razu. Dziwnie troszeczkę. Strzela. Mogą się podleczyć też. Tak też może być. Też mogą. Tak mogą zrobić, ale no. Robimy slajda. Robimy slajda. Zabiłem granatem. O kurde, ale pieściało troszeczkę. Ale dobra, zabiłem jednego. Oj, klikałem. Mogłem go zanurzować, ale to... Dobra, wysadził się chyba ze mną. Elo. Mierć frajerom. Lecimy dalej. Nie no, ale grafika w tej gierce jest fajna, tylko gameplay do dupy. Dobra, tu obok mnie był jeden, ale nie wiem, chociaż celownik miałem przycelowany, byłem to i tak nie trafiałem, dziwna sprawa. Dobra, no i to przegramy, bo moi nie umieją po prostu bazy zająć. Dobra, i lose. Ale zobaczyliśmy sobie tego Molotowa, także jestem spełniony. Ja jedynie coś robiłem z mojego teamu, chodźcie na to. Wyniki. Ale co zrobisz, co zrobisz? Mamy expa, dużo expa, nice'u. Lime. Zabieramy to, co moje. No i to by było na tyle w tym odcinku. Możecie dać znać, jak wam się podoba ta giera. Mi osobiście leży. To znaczy nie leży pod względem gameplayu. Więc czekam na jakieś ulepszonka. Zobaczymy, jak się ta gierka rozwinie. Ona jest chyba dostępna tylko na Androidę, bo nie, jak chciałem pobrać na iPad X'a, no to no nie było jej. Więc chyba na Androidzie możemy sobie w to tylko pykać. No ale... Ocenkę jaką wystawię w tej gierce, no to takie 6-7 na 10, ładna jest, ładna, mi się podoba. Nara.